momentem podejmowanie poszkodowanego z wody przez ratowników WOPR-u, a w tej chwili użycie śmigłowca do tego, żeby podjąć poszkodowanego z wody. Tak, śmigłowiec tej Straży Granicznej, który współpracuje z GoPR-em i również z nami. Gdyby była taka potrzeba w terenie trudno niedostępnym nad brzegami jeziora, gdzie nie można dojechać, ciężko osobę przetransportować, wykorzystując techniki linowe, można tę osobę bezpieczny, a przede wszystkim szybki sposób podjąć i przetransportować, przekazać zespołowi medycznemu. W sumie uczestniczyło 22 ratowników medycznych. Uczestniczyliśmy w 3 epizodach, ćwiczyliśmy kierowanie akcją medyczną, segregację medyczną. No i oczywiście zaopatrywaliśmy wszystkich poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń. Ćwiczymy doskonalenie współdziałania różnych podmiotów, które w kraju są powołane, zorganizowane i funkcjonują w różnych obszarach bezpieczeństwa. Każdy z tych podmiotów ma swoją działkę, a jednocześnie kooperuje z innymi. Tutaj pierwszym podstawowym celem tych ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania, a drugim takim celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii do poprawy tego współdziałania, do poprawy zarządzania bezpieczeństwem. Jakby pan zauważył, tutaj nad nami, nad naszymi głowami jakiś szum, jest cały czas zbierana różna informacja za pomocą kamer, innych detektorów i ona jest przekazywana do centrum zarządzania, które opracowuje, analizuje sytuację i podpowiada wypracować decyzje organów kierowniczych.